Dzień dobry Państwu. Mam na imię Martusia Klimas. Dotychczas prowadziłam kanał jako Marek Klimas, ale proszę Państwa, odkąd przeszłam operację transplantacji nerki od mojego genetycznego bliźniaka pani Barbary, poczułam, że nie jestem markiem. Tylko jestem Martusią. Czuję ewidentnie. Ach, proszę państwa. Ach, czuję te uderzenia gorąca. Tą zmianę osobowości. Byłam Markiem. Miałam siłę. Miałam pozycję. Ale teraz czuję, że jestem kobietą. Mam tu takie dwie piłeczki do... Do skłosza. Jak sobie te piłeczki tak zapodam tutaj. O tutaj. I tutaj. Och. To czuję, że tutaj coś mam i że już jestem kobietą. Och, a to wszystko po tym, jak przeszłam operację transplantacji nerki. Odkąd widzę? Odkąd widzę? Uciekaj, kotku, uciekaj. Odkąd widzę, że już nie jestem mężczyzną, że przejęłam całkowicie osobowość dawcy mojego genetycznego bliźniaka. I czuję, ach, czuję, że jestem kobietą. Proszę Państwa, czy ja zwariowałem? Nie, nie zwariowałem. Otworzyłem artykuł, proszę Państwa, z roku 77 i szczęka mi opadła. Proszę Państwa, takimi pierdoletami karmiono świadków Jehowy w latach, kiedy wchodziła transplantologia. Przeczytajmy te bzdury. Aby zrozumieć, jak yy, ludzie przekładają prawa zupełnie nie kierując się Biblią, przeczytajmy. Od dawna wiadomo, iż u pacjentów po transplantacji serca występują większe niż zwykle pooperacyjne zaburzenia psychiczne, ale wydaje się, że to samo ma miejsce w wypadku przeszczepienia innych ważnych dla użycia narządów, jak na przykład nerek. Potwierdzają to słowa profesora psychiatry z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, doktora Pietro Castelnuovo-Tedesco, który powiedział: Niezwykłym zjawiskiem towarzyszącym transplantacji są nierzadko występujące poważne zaburzenia emocjonalne. Pewne badanie przeprowadzone na 292 pacjentach z przeszczepionymi nerkami wykazało, że niemal co piąty przeszedł po operacji silną depresję, a kilku próbowało nawet popełnić samobójstwo. W przeciwieństwie do tego w chirurgii ogólnej tylko mniej więcej u jednego na 1500 pacjentów rozwijają się wyraźne zaburzenia emocjonalne. Niekiedy daje się zauważyć, iż inny, yy, niekiedy daje się zauważyć inny specyficzny objaw, tzw. przeszczepienie osobowości. Znasz, znaczy to, że w niektórych przypadkach człowiek po transplantacji wykazuje jak gdyby pewne cechy osobowości dawcy przeszczepionego organu. Pewna młoda, lekko prowadząca się kobieta, która otrzymała nerkę od, swe, od swej starszej, skromnej, przyzwoitej siostry, od razu wydawała się bardzo rozstrojona. Potem jednak pod wieloma względami zaczęła zachowywać się jak siostra. Mój Boże, Boże Jehowo, że nie wzięła nerki od faceta. Boże, może by jej coś wyrosło. No, no. Inny pacjent twierdził, że jego pogląd na życie uległ zmianie po przeszczepieniu tnerki. Pewien, od kogo ta nerka? od babecz, od chłopa. Jezusie, może od chłopa, może od muzyna, albo jakiegoś chińczyka. To może zaczął mówić po chińsku. Pewien łagodnie usposobiony mężczyzna stał się po transplantacji agresywny, tak jak dawca. Problem ten może po większej, po większej części lub nawet całkowicie mieć podłoże psychiczne. Interesujące jest jednak przynajmniej to, że Biblia ściśle kojarzy nerki z uczuciami człowieka. Porównaj z tym Jeremiasza 17,10 i Apokalipsę 2,23. Dlatego proszę Państwa, nie ma już kanału Marek Klimas o świadkach Jehowy. Jest kanał Martusia. Martusia, ja czuję, że już jestem kobietą po tym przeszczepie. Co państwo na to? Czy to jest normalne? Czy ja mam sobie cycki z piłeczek doprawiać, bo mam przeszczep yy, nerki, albo innej wątroby, albo serca, od kobiety, od mężczyzny? Proszę państwa, do jakich środków uciekano się w latach 70, 80., żeby przekonywać ludzi, żeby nie, nie używali przeszczepów? Czy to nie jest żenujące? Czy to jest religia prawdziwa? Pomyślcie Państwo, co to za bzdury! <noise> Jak to zobaczyłem, to mi szczęka opadła i sięgnąłem po moje peruki sylwestrowe. Czat! Po prostu czat. Zapraszam do komentowania. Kłaniam się pięknie. Do widzenia.